Dzień dobry Państwu. Ja może zacznę też od podziękowań. Bardzo dziękuję panu doktorowi i panu profesorowi za zaproszenie. To jest dla mnie ogromny zaszczyt i również ogromne gratulacje dla pani profesor Skorupskiej, której wykład był bardzo inspirujący. I wydaje mi się, że to, o czym ja Państwu opowiem, będzie może trochę w pewnym sensie kontynuowaniem tej historii o bólu nocy plastycznym, ale postaram się wejść bardziej w szczegóły, jeżeli chodzi o potencjalne możliwości diagnostyki, dodatkowe ponad to, co pani profesor wspominała w swojej prezentacji. Dobrze, zaczynając od może samego początku. Mamy oczywiście ogromny problem z bólem przewlekłym. Ja nie będę może nakreślał samych statystyk epidemiologicznych, nie będę na to tracił czasu. Koszt, jaki tracimy, przekazujemy na ból przewlekły, jest ogromny. To są miliardy euro w Europie. Inny problem, jaki mamy oczywiście w Pain Science, polega na tym, że nasze badania się często nie replikują, więc jakby rygor metodologiczny jest bardzo często pod znakiem zapytania i my tak naprawdę wciąż mamy problem z zrozumieniem tego, czym jest ból. Tak? Chociażby nie będę wchodził w szczegóły, ale no problem kwaliów jest po prostu nierozwiązywalny. Jeżeli pójdziemy sobie tak głębiej, to jest taka drobna poddziedzina badań podstawowych nad bólem, która dotyczy jego przestrzennych aspektów. I myślę, że chciałbym zacząć od takiego tego słynnego już przypadku klinicznego z 1951 roku, gdzie Sugar i Bassi opisywali przypadek pacjenta, który był leczony sekwencyjnie różnymi metodami. To był pacjent z neuralgią nerwu trójdzielnego. Najpierw przycięto korzeń, ból przetrwał, następnie zrobiono wycięcie kontralateralnej kory somatosensorycznej, ból przetrwał, następnie wycięto korę sensoryczną po drugiej stronie, ból przetrwał i ostatecznie pacjent został poddany lobotomii przedczołowej i ból przetrwał, ale już nie miał dla niego większego znaczenia. Tego typu myślenie, powiedzmy, i model, jak funkcjonuje system odczuwania bólu, można opisać za pomocą tego modelu szeregowego. Myślenie jest bardzo proste. To jest sznureczek, przecinamy albo zaburzamy i powinno być lepiej. Natomiast my wiemy, że tak nie jest, że ten ból, system odczuwania bólu ma kilka specyficznych właściwości, które nie do końca są obserwowane w innych systemach sensorycznych, takich jak system wzrokowy chociażby. I tutaj Bob Cockhill zaproponował model rozproszonego przetwarzania nocycepcji, czyli można to zobrazować sobie za pomocą takiego koła. I analogia tutaj jest do tego, jak reprezentowany jest kod genetyczny. Tak? Czyli kod genetyczny ma charakter zdegenerowany i to oznacza, że ta sama informacja może być reprezentowana na kilka różnych sposobów. Czyli mamy jakiś tam aminokwas i on może być kodowany przez różne sekwencje nukleotydów. I tutaj w systemie nocycepcji będzie podobnie. Czyli będziemy mieć jakąś informację związaną z uszkodzeniem ciała, która będzie reprezentowana w układzie nerwowym, w wyższych centrach i ona może być reprezentowana na różne sposoby. Więc to czyni cały ten system bardzo odpornym na zaburzenie. Kolejny, jakby, żeby uwidocznić ten proces, tutaj mamy wyniki z badań na szczurach, gdzie drażniono różne segmenty rdzenia kręgowego przez temperaturę 35, 45, 49 stopni. Mogą Państwo zobaczyć, jak neurony nocyceptywne i WDR w przypadku większej stymulacji termicznej wzorzec aktywności był coraz bardziej rozproszony, a wręcz nawet był zauważalny po drugiej stronie, jeżeli chodzi o ciała komórek. To samo było w przypadku innego rodzaju stymulacji, gdzie jakby skóra była uwrażliwiona i również w modelu bólu przewlekłego na modelu zwierzęcym widać tutaj bardzo silne, rozproszone wzorce aktywności. Teraz trochę w analogii do tego, co możemy zrobić na ludziach, to jest też jakby badania, które w tej chwili kończymy. To jest, ten kwadrat obrazuje powierzchnię skóry, którą drażnimy za pomocą 49 stopni Celsjusza. To żółta obwódka pokazuje nam jakiś fragment temperatury, no bo ona może się minimalnie wydostawać spod tej termody. Natomiast pytanie jest takie, na jakiej przestrzeni ciała pacjent będzie odczuwał ból w przypadku przyłożenia takiej małej powierzchni drażnienia. To jest przykład jednego z pacjentów, on jest 72,5 razy większy. Jest nieprawdopodobne, że ludzie są w stanie na tak dużej powierzchni ciała odczuwać ból, pomimo tego, że jakby źródło nocycepcji jest minimalnym. Okej,
No dobrze, ale jeżeli chcemy sobie spojrzeć na system odczuwania bólu, no to pierwszą podstawową jego właściwość, jaką powinniśmy sobie zadać pytanie, jaka jest to właściwość, no to jest oczywiście rozdzielczość przestrzenna. No i oczywiście w systemie wzrokowym to jest bardzo dobrze poukładane, prawda? W królestwie zwierząt nasze oko jest całkiem ostre, porównując się na przykład z komarem, który prawdopodobnie ma problem z przetwarzaniem bodźców świetnych. No ale oczywiście mamy rewelacyjne metody do diagnostyki i do opisu rozdzielczości przestrzennej w systemie wzrokowym. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o odczuwanie bólu? Wierzcie mi Państwo lub nie, ale ich badań jest naprawdę bardzo mało. Publikacji można policzyć na palcach jednej ręki i jakiś czas temu nas to zainteresowało. Więc zrobiliśmy przegląd literatury. Okazało się, że jedno z badań, do których dotarliśmy, mamy tutaj wyniki testu dyskryminacji dwóch punktów. To jest taki test, gdzie stymulujemy, jeżeli chodzi o dotyk, suwmiarką w taki sposób, że zwiększamy odległość między jej ramionami i spróbujemy znaleźć próg, kiedy osoba zaczyna odczuwać dwa punkty. I tutaj zostało to porównane, czyli jakby system dotyku z systemem odczuwania bólu. I wniosek był taki, że oczywiście system odczuwania bólu jest gorszy, dlatego że próg był większy. No ale tutaj po pierwsze nie ma to specjalnie dla mnie, nie miało dla mnie to przynajmniej znaczenia takiego, nie miało to dla mnie logicznego znaczenia. I miałem problem z tym badaniem taki, że porównano tutaj dwie modalności i dwie różne intensywności bodźców. Więc zrobiliśmy coś takiego, że po pierwsze zastosowaliśmy bodźce elektryczne, które były albo podprogowe, albo nadprogowe, czyli mieliśmy stymulację bólową i niebólową i to samo za pomocą modalności mechanicznej, czyli przyczepiliśmy takie specjalne stymulatory pinprick, które selektywnie aktywują włókna delta, a w drugim warunku przyczepiliśmy włosy von Freya, które nie mają takiej właściwości, żeby drażnić. No i uzyskaliśmy tak naprawdę podobne wyniki, jeżeli porównalibyśmy stymulację elektryczną z stymulacją mechaniczną, ale kiedy porównaliśmy wewnątrz modalności, to proszę zobaczyć, że wyniki były kompletnie odwrotne. Czyli okazało się tak naprawdę, że u zdrowych osób ostrość przetwarzania, czy tam może powiedzmy lepiej rozdzielczość przestrzenna jest lepsza, czyli zupełnie odwrotnie. Ale jeżeli myślimy sobie właśnie o stymulacji dwóch punktów, no to automatycznie nasuwa się kolejne zjawisko, przestrzenne zjawisko, o którym warto powiedzieć, to jest sumowanie przestrzenne i na tym się skupię przez najbliższe 3 minuty, mam nadzieję. Więc co to tak naprawdę jest? No wyobraźmy sobie taki automat z kawą jeszcze, nie wiem, 5-6 lat temu, jak można było je dostrzec, które... Jeżeli automat z kawą miał te takie plastikowe kubki i nie był skalibrowany, to woda była wysycona prawie po sam brzeg, więc można było zaobserwować, jak studenci sięgają po kubek z kawą. I teraz, jeżeli ktoś miał słabe sumowanie przestrzenne, to łapał go w ten sposób, a jeżeli miał bardzo wydajne i intensywne sumowanie, to był w stanie chwycić, jeżeli miał słabe sumowanie, to był w stanie chwycić tak, a jeżeli bardzo wydajne, to chwytał w ten sposób. I teraz z kolei i to, co pani profesor wspominała, efekt conditioning pain modulation czy pain inhibiting pain, bylibyśmy wtedy, kiedy złapalibyśmy jeden kubek z wrzątkiem i następnie złapalibyśmy drugi kubek do drugiej ręki i zaobserwowalibyśmy, że jeden ból hamuje nam drugi. I teraz tak, na początku z sumowaniem przestrzennym było tak, że w przypadku bólu nie zaobserwowano istotnego przyrostu bólu. To było bardzo ciekawe, bo zwykle w tamtych latach prowadzono badania na 3 osobach. Zwykle to byli badacze i badali samych siebie. Ale pierwsza taka próba obiektywnego opisu tego zjawiska to jest badanie Marchand i Arsenault. I oni mieli takie 2 warunki eksperymentalne, czyli ochotnicy albo zaczynali od zanurzania ręki w wodzie o wysokiej temperaturze, czyli zaczynano od małej powierzchni, przyrost powierzchni ciała był zwiększany, albo rozpoczynano od większej powierzchni i ją zmniejszano. I teraz proszę zauważyć, takie 2 ciekawe rzeczy tutaj się pojawiają. Po pierwsze, kiedy rozpoczynano od stymulacji małej powierzchni i kończono na dużej, to ten przyrost praktycznie nie miał miejsca, tak? Bo linia jest praktycznie płaska. Ale kiedy rozpoczęto od dużej powierzchni, to można zaobserwować, że ból wyraźnie spadał. Teraz wytłumaczone to jest w ten sposób, że kiedy zaczynamy drażnić od dużej powierzchni, to mechanizmy wstępujące hamowania bólu są aktywowane do maksimum, więc w kolejnej sekwencji, kiedy sięgamy po mniejszy, mniejszy, mniejszy segment, już ten ból nie ma dla nas takiego znaczenia, bo mechanizmy hamowania bólu są jakby rozkręcone do maksimum, czego nie możemy zaobserwować w przypadku tego warunku.
Więc mamy tutaj ciekawe zjawisko, w którym sumowanie trochę miesza nam się z torowaniem. Teraz zrobiliśmy takie badanie, żeby po pierwsze zreplikować ten efekt, ale też odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie w sumowaniu chodzi o sumowanie, czy też nie. I mieliśmy takie dwa warunki. W jednym z nich właśnie mieliśmy jedną elektrodę, dwie, trzy, cztery bądź pięć, no i one były aktywowane w tym samym czasie. I wszystko to było podawane za pomocą bodźców kalibrowanych tak, że był niski, średni albo wysoki. I tutaj tylko skupię się na tym, żeby Państwu opisać przyrost bólu, który w takich, powiedzmy, kontrolowanych warunkach wyglądał, on się wypłaszczał. Zwłaszcza jeżeli mieliśmy bodźce dobrane jako bardzo wysokie, to ból przy większej powierzchni, on na samym początku przyrastał, ale potem był coraz mniejszy. I ten przyrost tutaj między 4 a 5 elektrodami był praktycznie minimalny. Tutaj nie było istotności statystycznej. Jakby myślenie jest takie, że dlaczego tak się stało? Stało się właśnie dlatego, że ośrodki bólu odpowiedzialne za hamowanie były tutaj istotnie bardziej aktywowane niż w innych warunkach. Teraz inne ciekawe zjawisko, które prawdopodobnie może mieć też znaczenie dla różnego rodzaju manualnych zabiegów, to jest hamowanie oboczne. I to też nawiązuje do tego, dlaczego na samym początku ludzie mogli nie zaobserwować, że sumowanie przestrzenne istnieje. Paradoksalnie, proszę zobaczyć tutaj, co zostało zrobione przez zespół Boba Cockhilla. Były dwa warunki. W jednym stymulowano dwa punkty. To był laser, który uderzał w jeden punkt i szybko przemieszczał się w drugi. Czyli mała powierzchnia ciała versus duża powierzchnia ciała, czyli laser dosłownie rysował taką kreskę. Więc można powiedzieć, że powinniśmy mieć efekt sumowania, to powinno boleć bardziej, a tak naprawdę było odwrotnie. Dlatego, że ten laser przesuwając się w ten sposób, stopniowo jakby neuron, który był osadzony tutaj, jego aktywacja prowadziła do tego, że hamowany był następny, następny, następny i następny. Więc zaobserwowano coś zupełnie odwrotnego. Więc można sobie pomyśleć, w jaki sposób i gdzie można by stymulować albo drażnić pacjenta tak, żeby zahamować ból bardziej efektywnie. No i ostatnie badanie, o którym chciałem opowiedzieć, to jest split study, gdzie z kolei chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób sterowanie uwagą wpływa na odczuwany ból i sumowanie przestrzenne. I tutaj mieliśmy trzy takie proste warunki eksperymentalne. Cold pressor task, czyli przygotowana została taka specjalna wanna z zimną wodą. I osoby wkładały albo całą rękę, albo zanurzały promieniową bądź łokciową stronę ręki. I teraz oczywiście, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy sumowanie przestrzenne zaszło, to musielibyśmy porównać ból w przypadku tego warunku z tym i z tym. No ale oczywiście to by było za proste, więc dodaliśmy trochę więcej warunków eksperymentalnych. W czwartym osoba zanurzała całą rękę, ale prosiliśmy ją tylko i wyłącznie o ból z jednej części. W tym warunku analogicznie, ale z drugiej części. I w divided attention wkładali całą rękę i prosiliśmy ochotników, jaki jest twój ból w tej części, a potem w jaki jest twój ból w tej części. I teraz tak. Jeśli chodzi o przestrzenne sumowanie, to dwa ciekawe zjawiska. Po pierwsze, wszystkie osoby, które są powyżej zera, to są tak zwani sumatorzy. To są ci, u których ból istotnie się sumował. Natomiast u 12,5% ochotników doszło do paradoksalnego efektu, w których bolało ich bardziej w przypadku zanurzenia jednej ręki. Więc prawdopodobnie te znowu jakby interakcja mechanizmów hamowania i torowania zaszła u tych osób. Na poziomie grupowym możemy zaobserwować, że znowu istotny efekt sumowania, ale może skupię się tylko i wyłącznie na jednym warunku, to jest porównanie bólu przy zanurzeniu całej ręki i ból z całej ręki w porównaniu do tych warunków, gdzie osoby zanurzały całą rękę, ale były proszone tylko i wyłącznie o ból z mniejszej części. I to moim zdaniem ma fundamentalny aspekt kliniczny, dlatego że my tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, jak my pytamy pacjenta o ból w warunkach klinicznych. Czy on bierze pod uwagę ból z całej swojej lokalizacji? Czy on podaje nam rating tylko i wyłącznie z najbardziej bolesnego miejsca? Jeżeli jest tak, że nam podaje tylko i wyłącznie z najbardziej bolesnego miejsca, to my możemy w istotny sposób nie doszacować jego bólu i nie dobrać odpowiednie leczenie. Więc takie byłyby implikacje w tym wypadku. I co ciekawe, podobne zjawisko może występuje znowu w systemie wzrokowym. To jest tutaj iluzja optyczna, to jest tak zwany Troxler fading. Jak sobie popatrzymy na ten czarny punkt, może, nie wiem co się dzieje z tym laserem, przepraszam. Jak popatrzymy na ten punkt przez około 30 sekund, to cały obszar szarości zaczyna znikać. I teraz
Wytłumaczenie teoretyczne jest takie, że uwagą teoretycznie możemy wpływać na wielkość puli recepcyjnej. Więc prawdopodobnie jest tak, to jest jakby mechanistyczne wytłumaczenie wyników, które pokazywałem, że celując paradoksalnie uwagę na bolesne miejsce, dochodzi do zmniejszenia pola recepcyjnego, zmniejszenia obszaru, na którym umiejscowiony jest ból i wtórnie do zmniejszenia intensywności bólu poprzez zmniejszenie sumowania przestrzennego. Takie byłoby wytłumaczenie. No i kilka aspektów klinicznych, o których oczywiście warto powiedzieć przy okazji przestrzennych aspektów, to jest oczywiście, są pacjenci z CRPS-em, mamy, tak jak tutaj w pracy Malekiego, trzy różne wzorce, w jaki ból może promieniować. Mamy ból, którego radiacja jest po stronie wystąpienia pierwotnego bólu, mamy radiację, która zaczyna się po stronie przeciwnej, w innej kończynie i mamy tak zwany mirror pain. Więc jakby ja uwielbiam patrzeć na tego typu ryciny, bo automatycznie nasuwa się pytanie, no, okej, to znaczy, że te osoby, które mają większa powierzchnia ciała jest bolesna, to znaczy, że one bardziej cierpią i faktycznie w jednym z badań próbowano przewidzieć nasilenie bólu za pomocą ilości bolesnych punktów na ciele. To bodajże byli pacjenci z fibromialgią, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj udało się ten efekt osiągnąć. I teraz, dlaczego ja się tym zajmuję i dlaczego mnie to interesuje, to po prostu wydaje mi się, że obecnie poświęcamy jako powiedzmy badacze podstawowi dużo czasu i uwagi na to, żeby badać wymiary sensoryczne i afektywne bólu, które są znane od lat. Natomiast ten właśnie wymiar przestrzenny moim zdaniem jest bardzo mocno zaniedbany i być może powinniśmy trochę zmienić myślenie. Może powinniśmy myśleć o tym, jak zminimalizować przestrzeń, na której umiejscawia się ból i wykorzystywać to do redukcji bólu, niż pierwotnie myśleć o tym, żeby zmniejszyć intensywność. Więc to jest taka trochę alternatywna droga myślenia do tego, jak można z bólem walczyć. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na następną prezentację.